Siemanko, piąty odcinek z pięknego Tybetu. Idziemy teraz do klasztoru zobaczyć, jak się uczą, modlą. No właśnie, co oni będą tam robić? Idziemy pooglądać, właśnie nie wiem, czy będę mógł w ogóle to nagrać. Ale chyba będą się uczyć, bo mówił, że będziemy, zobaczymy, jak praktykują filozofię buddyzmu, filozofię Buddy. Także, no i dodatkowo pewnie będą się modlić. Zobaczymy, będzie taki miksik. Także oglądajcie. W ogóle wczoraj trochę źle mówiłem, bo mówiłem, że idziemy do świątyni, bo wiecie, z Tajlandii mi to zostało po prostu. Oni tutaj mają klasztory, gdzie w tych klasztorach są oczywiście świątynie, ale ogólnie to całe to jest klasztor. Gdzie tam po prostu mi się mieszkają, uczą się, modlą, medytują i tak dalej. A w dzisiejszym odcinku mam dla was coś ekstra. Dowiecie się coś na temat filmu 7 lat w Tybecie. Jeśli ktoś z was go nie oglądał, naprawdę bardzo, bardzo polecam. A po zobaczeniu do końca tego odcinka, że na pewno będziecie go chcieli oglądać. Jak ja to usłyszałem, byłem w totalnym szoku. No i zaczynamy. Idziemy tylko tam do góry. Chwila, moment, jesteśmy. Nie, tak naprawdę tutaj idziemy gdzieś zobaczyć, a tam podobno się idzie 7 godzin. Tak powiedział przewodnik, ale no nie wiem, wygląda na bardzo wysoko. So this one is Sera Monastery. It was founded in 1419 by the one of the chief disciple of Tsongkhapa, we call Shakyamuni. And this one is the second largest Buddhist university in Tibet. In the past time, there used to living 5,500 monks here. So today, this number, you know, back down to around 500 lekshu monks. And this monastery is same school as Jebung Monastery, Gelugpa. But this is, you know, the central institution of Buddhist philosophy. So later on, we're going to see the debate by monks up this, you know, courtyard. Right now, all the monks, you know, they inside here and they are learning. Some of monks, you know, standing, and two, three monks, they are sit down. So the one who's standing, he asks questions. And when they are asked questions, the standing monk, he just do like this, clapping of the hands, like that. That means, you know, the why they do clapping hands. It means, you know, the method and wisdom work together. Even, you know, if we want to do, you know, clapping the hands without one hand, we cannot do clap, right? So it means if you do anything, the method and wisdom works together. And the one who sit down, they're always giving answer. If they cannot give the right answers, a standing monk, he just do like this, they say, ta, ta. It means, you know, you was wrong. And then, you know, they discussion together and try to, you know, give the right answers. So to practice Tibetan Buddhist philosophy is really profound. It's very deep meaning. If you learn, you know, the few years, you cannot understand it. So all those monks, they learn at least, you know, 20 years about this one, yeah? 20 years. You know, what they ask question about, like, for example, I just give you example. My name is Dargye, right? So this guy this morning was in Yak Hotel. You call me Dargye. Now I am in Sera.
But you still call me Tarke. It's given names, right? But actually, if you go into the philosophy, Tarke, what you saw this morning in the Yak culture, is not now. Mm-hmm. Now I'm changed because you know everything is changing. You know, time by time and day by day and year by year. So we say everything is impermanent. And also, you know, like they're asking or common, you know, questions. I hold one bottle of the water and one bottle of something like, you know, other drinks. For example, you know, coffee. And I say, what is nature of water? How you give the answer? What is nature of the water? A river. Sorry? A river. A rain. No. Liquid. Nature of water is liquid. And I have another bottle of the tea. What is the nature of this tea? It's still liquid. But why we don't call water? Why we call you tea and water? Because you know they compose different things, and so it's changed. The nature is changed, so that's like that. Even if I, you know, take out the bark of these trees, it's coming another ones. So it means, you know, everything is impermanent. Even I am smoke. People I smoke, we call it cigarettes. Once I finish smoke, it becomes ash, right? So where is cigarette? So it means all is disappearance. So the question what they asking here is something like that. Jak wchodzimy do środka, już słychać klaskanie. To jest też bardzo ciekawe. Nigdy wcześniej nie widziałem, jak uczą. To jest niesamowite. Naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie. Ten źle odpowiedział i mu tłumaczy teraz. Dajcie znać, kto kiedyśkolwiek z was widział to na oczy, albo wiedział, że tak się tutaj uczy filozofii buddyzmu. Podróże kształcą, naprawdę. I pokazują nam inny świat. I teraz mu tłumaczy. Źle odpowiedział. Musi mu wytłumaczyć, żeby chłopak zapamiętał. To jest naprawdę ciekawy rodzaj nauki. Nie ma co. Jeśli źle odpowiesz, to ci wytłumaczą, żebyś wiedział.
nie wiem, co powiedzieć. No, nigdy w życiu takiego czegoś nie widziałem. I zastanawiam się, czy w innych krajach też tak się uczą. Czy po prostu tutaj to jest typowo dla Tybetu. W ogóle dzisiaj pierwszy dzień mi zaczęła głowa boleć. Przed chwilą. Czuję, że miałem nos zatkany i trochę mi tak dudni w głowie od wysokości. Naprawdę ciekawe lekcje. Prowadzone w bardzo ciekawy sposób. Dobra, teraz na przewodnik wytłumaczę wam, o co dokładnie chodzi w tym klaskaniu, bo to nie jest zwykłe klaskanie dłońmi. Okay, now we can explain. Yeah, so the monks, they are not only debating, you know, they were not only, you know, clapping of the hands, they also other, you know, symbolic. They always, you know, right hand, they pressing down, which means, you know, the closing door of hell. And the left hand always up, that means they try to save suffers from the hell. And again, you know, the every monks, you know, with a bead, you know, rosaries, they're pulling up, and then, you know, this right hand, they're just doing like this. It means, you know, turning cycle of existence. Okay. Just symbolic. Yeah. Okay. Tam się uczyli, a tutaj jest miejsce, gdzie medytują. No i teraz fajnie też wytłumaczył nam przewodnik, o co chodzi w tej nauce, co tam mają. Oni tam przez rok praktykują takie coś, taką naukę. Następnie tutaj przychodzą, tu zdają egzamin po roku i później przychodzą do kolejnej szkoły, kolejnego koledżu. Tam są 3 lata, później w kolejnym jeszcze 3 lata i później wracają tutaj i nauczają innych. A tu nasza cała ekipa. Świetny wyjazd i świetna ekipa. Na maksa jestem zachwycony po prostu tym wyjazdem. Wiecie, w filmach nie jestem w stanie całkowicie oddać tego, co tutaj przeżywam. Czego się dowiaduję, bo te filmy musiałyby trwać po 10 godzin dziennie, żebym wam wszystko mógł pokazywać i opowiadać i nagrywać wszystko to, co nam mówi przewodnik. Ale naprawdę mi się tu podoba. Żeby pozwiedzać. Dla jasności. Hello. Idę się przejść, coś zjeść, później na kawę, bo podobno gdzieś niedaleko tutaj jest Costa Coffee. Moja ulubiona. O, policjanci szli i powiem wam, że tu trzeba na to bardzo uważać. Nie można w ogóle nagrywać ich, bo można mieć kłopoty po prostu. Wiecie co, byłem teraz właśnie w pizzy, ale miałem ochotę zjeść pizzę, nie chcę się cały czas jeść chińskiego jedzenia. I powiem wam, że oni naprawdę wyprzedzają do przodu reszty świata i to mocno.
Chyba, że gdzieś tak jest, a nie wiem. W menu, czy jak tam chcecie, mają normalnie tak, steki, mają owoce morza, oczywiście pasty to normalne, pizze też normalne, piwko sobie można kupić w pizzy, jakieś tam, wiecie, jakieś fajne koktajle, wiadomo, bez alkoholu, ale też byłem naprawdę zaskoczony. Oczywiście zjadłem pizzę, bo po to tam przyszedłem. No ale nieźle mają to rozbudowane. Teraz idę pochodzić po mieście, zrobić trochę kroków i zobaczę co dalej. Ale tu dzisiaj inaczej wygląda. Wczoraj jak tutaj wieczorem chodziłem, to było zupełnie inaczej. Dzisiaj to tyle ludzi tutaj dookoła chodzi. Będę spróbować wejść do świata. W ogóle mnie nie chcieli wpuścić, bo nie miałem paszportu ze sobą. A wiadomo, trzeba wziąć, żeby sobie mogli go zeskanować. No ale poszłem drugą bramką z kawałeczek dalej, już mnie wpuścili. No ale zdjęcie paszportu zrobili i pytali w jakim hotelu jestem. Wiadomo. Niestety znowu nie miałem okazji wejść do środka, ale już nam powiedział przewodnik o tym, że trzeba tu jutro rano przyjść, bo środa to jest dla nich taka jakby u nas niedziela. W środę urodził się Dalaj Lama i to jest święty dzień tutaj. Ludzie przychodzą do świątyni, modlą się, dają jakieś tam, wiecie, dary i tak dalej. Także jutro rano tutaj jestem i zobaczycie jak to pięknie wygląda. Patrzcie, w Nowym Jorku mają złotego byka, którego się smyra po jajach. Na szczęście. A tutaj złotego jaka. Ciekawe co mu się robi. Siemanko. Piąty dzień. Piąty? Czy szósty? Piąty chyba. Piąty dzień w Tybecie. Jest naprawdę świetny. Bardzo, bardzo mi się tu podoba. Z dnia na dzień poznajemy coraz bardziej kulturę Tybetu. O buddyzmie się bardzo dużo dowiadujemy. O buddyzmie tybetańskim oczywiście. Naprawdę jest niesamowita podróż. Jestem zachwycony. Właśnie teraz idziemy do Patala Palace, czyli miejsca, które jest wizytówką Tybetu. W jednym odcinku już wam pokazywałem w nocy. Tak wygląda dzień. Jest po prostu niesamowity ten pałac. Jak wejdziemy do środka, to wam trochę więcej oczywiście opowiemy. Przewodnik też trochę opowie. I dodatkowo musicie wiedzieć o tym, że czas w środku jest ograniczony. Po przejściu którejś tam bramy w środku mamy tylko godzinę, żeby pozwiedzać. Później musimy wyjść. Jeżeli się spóźnimy, a jest zapisana godzina, to po prostu płaci się karę. Dodatkowo przewodnik może stracić licencję. Przewodnik nam teraz powiedział, rozdał nam bilety. Powiedział nam, że po drodze, gdzie już jesteśmy w środku, już byliśmy dwa razy sprawdzali nasze plecaki i przez bramki przechodziliśmy, już raz sprawdzali bilety, powiedział, że będą ogólnie 7 razy sprawdzać, później muszą nam zamienić na inne i będą sprawdzać znowu. Naprawdę w tak kontrolowanym miejscu, znaczy tak, no chciałem powiedzieć, że w tak kontrolowanym całym takim regionie jakby i tak dalej, jakim jest Tybet, to nie byłem chyba nigdy, serio. W żadnym miejscu na świecie tak nie wygląda. Oprócz takiego jednego kraju, pewnie. Pewnie tam jest tak samo. Ale tam jeszcze nie byłem. Wybieram się oczywiście, na pewno tam kiedyś będę. No ale na razie Tybet pod tym względem wygrywa. Pięknie tu jest wszystko zrobione. Poprzycinane. Idealnie. Ładny ogród. Fajnie, fajnie. Dawno nie widziałem takiego czegoś. Exercise. So, before we are going up, let me go and speak something about palace from here. The famous ancient building of Potala was built in 7th century by 33rd king Sungjin Gambo. Before 7th century, all of Tibet kings, they used to live in Yalung province
which is location south of Tibet, from Lhasa 160 kilometers. Yeah, so Yalong is the original capital city of Tibet in ancient times, and before 7th century, Yalong. So in 7th century, the king Sungzhen Gambo decided to married with two princes from outside country. Okay. One is from Tang Dynasty, another one is from Nepal. So he has got married with Princess Wen Cheng from Tang Dynasty, China, and Princess Burikuti from Nepal. And each of two princes, they has brought two holy statues from Nepal and down to Tibet. Yeah. And after he got married and the king was unified the whole of Tibet, and then decided to move from Yalong to Lhasa. Yeah. And before he was built the Potala Palace, and he took meditation up this hill. The Potala Palace, it was erected up the hill of Marpuri in Tibetan. It means red hill. This Marpuri is one of three sacred mountains in Lhasa. One is, you know, opposite of Potala, which is, you know, we call the Chakpuri. And used to be traditional Tibetan medicine school up this hill. Name of Potala come from Sanskrit. It means land of Buddha compassion. There's one mountain they call Potala in India, south of India. So there's name given to these places. Yeah. So it means, you know, land of Buddha compassion. Potala Palace divided into the two parts, red and white section. The red section, which is the part of religion, we are going to see the many statues of Buddhas and golden tomb stupa, successive of Dalai Lamas, all are in the red part. The red section, white section, which is a part of administration. It is the local government, offices of local government and offices of the Dalai Lamas. So the same as, like, you know, Jebung Monastery, we will see the meditation rooms and study rooms, living quarter rooms of the Dalai Lama. So, you know, the red section originally from 7th century, it has been more than 1,300 years. And the red white section part, it is not from 7th century, it is from 17th century, 17th. The fifth Dalai Lama, he was unified whole of Tibet in the 17th century. He became second ruler of Tibet, and also he took responsibility of political and religion systems. And then he was built this White Palace. So this is originally from, you know, 17, around more than 600 years ago. Yeah? Six or 300. Yeah? Today, you know, in the beginning, no one has, you know, became present form of palace. It was built by different times by different kings. So lastly, it was became present form of like this one. Yeah. And this, you know, from east to west, it has a 150 meters long, 150 meters long, yeah? And 13 different stories. But today they are living 30 months, but they are not real ones. They don't do much on prayings. They just take care of chapels inside. And also we have to remember, you know, the Tibetan people from every corners of Tibet, and they travel to Lhasa. Their main aim is Jokhang Temple, not Potala. Jokhang, yeah. Those people, you know,
Some people they walk from home all the way to Lhasa. Some people they do prostration from home all the way to Lhasa. Final aim is Joka, not Potala. And also today Potala has become like a museum. It's like a museum. Okay. Yeah. Okay. Friends. Yeah. Tyle ludzi, a przewodnik mówi, że teraz tak nie jest źle, że to że w sezonie to jest po prostu full. Teraz musimy wyjść tak, tu schodami, tu schodami, tu schodami. Także trochę jest do pokonania. Jak Dalaj Lama tu mieszkał, to właśnie w drugą stronę, typowo tam, było typowo dla niego, żeby tam się... Tam jest taki żółty budynek, który był tylko przeznaczony dla niego do modlitwy, do medytacji. No. Zobaczcie teraz ciekawostkę. Tutaj. 2,6 o, 2 metry 60 centymetrów miały tutaj mury. No, tutaj jesteśmy na placu i to jest ostatnie miejsce, które mogę nagrać. Później po wejściu do środka mamy tylko godzinę czasu, żeby wszystko pozwiedzać i tam nie można kompletnie nagrywać, robić zdjęć, ani nic. Szkoda. No i moi kochani widzowie, kto co zobaczy w środku, tylko wam będę mógł powiedzieć. No, a wy jak możecie, pamiętajcie. No i to jest ostatnie miejsce, które mogę pokazać, ponieważ tutaj zakaz. Dobra, wyszliśmy na zewnątrz, czas się skończył, ale najważniejsze jest to co zobaczyliśmy, to co zobaczyliśmy w środku, cudowne, ale to czego nie mogliśmy zobaczyć, bo po prostu nie mogą tam turyści wchodzić, było to pomieszczenie, od razu tu już przy wyjściu, gdzie nagrywali 7 lat w Tybecie, ten film. A o filmie zaraz więcej się dowiecie. Ile w nim jest prawdy? Jak wiarygodny jest ten film? I czy to wydarzyło się naprawdę? Film 7 lat w Tybecie. To jest film na faktach. To wszystko, co tam jest pokazane, naprawdę się wydarzyło. I jak ja wczoraj się o tym dowiedziałem, to dla mnie to był taki szok po prostu. Wiecie, jak to z filmami. Nieraz tam mówią, że to na faktach, a tak naprawdę gówno prawda wcale nie było na faktach. No musiałem wyłączyć, bo policja siedziała, a tutaj nie można ich nagrywać. Ani, wiecie, nawet przypadkiem, jeśli by się to stało, to i tak mogliby się do mnie doczepić. A wiecie, nie ma co szukać problemów. No, ale kontynuując to, co się wydarzyło w filmie. Wiecie, ja ten film oglądałem dwa dni przed przyjazdem tu, do Tybetu. I wszystko to, co tam się wydarzyło, to, że oni uciekli z tego transportu, że oni się tutaj dostali. Tutaj ludzie nie mogli przyjechać. Tu obcokrajowiec nie miał prawa się dostać, tym bardziej do pałacu. A już nie mówiąc o tym, że w ogóle, wiecie, spotkać Dalaj Lamę. No i to wszystko było. To wszystko jest prawdziwe, co oni tam powiedzieli. Że on naprawdę się zaprzyjaźnił z Dalaj Lamą. Ten jeden z tych. Ten Austriak, dokładnie. Jak ja to usłyszałem, to dla mnie był taki szok. Naprawdę. Kurde, mówię cały czas naprawdę, wybaczcie mi, ale ja dalej jak sobie o tym pomyślę, no, to jestem pod dużym wrażeniem. No i właśnie tutaj też nagrywali ten film. I zastanawiam się tylko jedno, że oni dostali na to zezwolenie. Jak tutaj jest jak jest. No ale tak się stało, zrobili piękny film na faktach. I wszystkim tym, którzy jeszcze go nie oglądali, bardzo, bardzo go polecam. Jest to stary film, ale super. No i w tym filmie jest właśnie zawarta też cała historia, co się wydarzyło, jak Chiny tu weszły.
Wszystko tam jest powiedziane, pokazane i na sam koniec podsumowane. Także zobaczcie. A jeśli ktoś widział, to po mojej serii z Tybetu, myślę, że na pewno warto zobaczyć go jeszcze raz. Albo nie po serii, najlepiej po tym odcinku, żebyście sobie mogli to wszystko wyobrazić. No, jeśli macie czas, film 2 godzinki trwa. Warto. Dobra, jeszcze trochę mojej twarzy musicie pooglądać na koniec tego odcinka. Tu po prostu nie ma co pokazywać. Powiem wam, co w środku było. Tysiące kilogramów złota. Naprawdę tysiące, wierzcie mi. Były na przykład wielkie stupy, które tam po każdym Dalai Lamie po prostu stawiali. Znaczy nie po każdym, po paru. I na przykład każda ważyła 600 kg złota. Było na przykład też posągi, oczywiście Buddy, które też ważyły ileś tam kilo złota. Ozdobione jeszcze kamieniami jakimiś. Były też małe oczywiście. Ogólnie w środku byliśmy w tej części, tej najstarszej i tej trochę nowszej. To wiadomo, jakieś zdobienia ścian i wszystko cudowne, ale w takim starym stylu, w takim typowym, jakim podobnym mniej więcej mogliście widzieć we wcześniejszych odcinkach. Następna sprawa, były miejsca, na przykład gdzie były pokoje Dalaj Lamy, gdzie przyjmował ludzi, audiencje, gdzie medytował, gdzie się modlił. No i wszystko tak pokazane, krok po kroku szło się od miejsca do miejsca i można było to wszystko zobaczyć i sobie wyobrazić. Po tym, jak zobaczyłem, ile tam jest tego całego złota i tego wszystkiego, tych obrazów takich pięknych, no trochę się nie dziwię, że nie chcą, żeby to nagrywać. No ale coś wspaniałego, nie ma co. Na czerwonym idę, sorry. No. Ogólnie bardzo fajnie było to zobaczyć. No i na samym końcu to pomieszczenie, gdzie właśnie nagrywali się na Tybecie. Przewodnik mi powiedział, bo się zastanawiam, mówię, jak to jest możliwe? To wszystko jest teraz tak restrykcyjne i tak dalej. Jak ktokolwiek pozwolił na to, żeby oni nie nagrali ten film, żeby pokazali, jak to wyglądało? No i powiedział, że kiedyś tak nie wyglądało. I nie trzeba było mi na wszystko zgody tutaj, kiedyś można było przyjechać do tego miasta bez zezwolenia. Każdy mógł tu przyjechać, także... Znaczy nie każdy, mówię, że oni na przykład, bo on też potrzebuje zezwolenia, żeby przyjechać tutaj. Że to nie było wszystko tak restrykcyjne, to tak naprawdę dopiero od jakichś 15 lat się zaczęło. No. No cóż, więcej na razie powiedzieć nie mogę. My teraz całą ekipą idziemy na obiad, a później idziemy odwiedzić jeszcze jedno miejsce. To właśnie, które jest tam na tym placu, w którym chodziłem, mogliście widzieć przez 2 ostatnie dni. Jak tam byłem, była zamknięta, była ta świątynia. Ale z racji tego, że dzisiaj jest środa, jest to dla nich święty dzień, bo środa to były urodziny Dalaj Lamy. I wiecie, ludzie przychodzą się modlić i tak dalej. I dzisiaj ma być otwarte i będziemy mogli wejść do środka. Dobra, tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na kolejny. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, lajka i komentarz. I dzięki wielkie, że oglądacie tę serię. Pozdrawiam.